Czy zdajesz sobie sprawę, że masz boskie pochodzenie? Tak. Każdy z nas jest Boży. Od Boga wyszliśmy i do Boga zmierzamy. Żydzi nie uznają tego boskiego pochodzenia Jezusa. W konsekwencji wkrótce skażą go na śmierć. Postępują tak, bo uważają, że Mesjasz będzie nieziemski. Przyjdzie z miejsca, którego nikt nie zna. Wszyscy będą zaskoczeni jego pojawieniem się. Oczywiście jedni będą się cieszyć, a inni będą czuć trwogę, bo przecież ma zakończyć okupację, być wyzwolicielem swojego ludu, a wszystkich przeciwników ma pokonać. Nie przyjmowali słów Jezusa, który mówił: od Ojca jestem i On mnie posłał. Trwali ciągle w przekonaniu, że znają Jezusa, wiedzą skąd pochodzi. A przecież nic dobrego nie ma swojego źródła w Nazarecie, skąd pochodził Jezus. Tylko czy nie wchodząc w relacje z kimkolwiek mogę powiedzieć, że go znam? Czy nie wchodząc w głębszą relację z Jezusem mogę powiedzieć, że znam Jego życie i plany względem mnie? Właściwe przyjęcie dzieł Jezusa jest pierwszym krokiem, aby dojść do wiary w Jego boskość. Przyjęcie Jezusa wiąże się z osobistym nawróceniem. Kto pragnie zrozumieć i pojąć w całej pełni słowa Chrystusa, powinien starać się według Niego kształtować całe swoje życie. Tak napisał Tomasz Akempis w takim małym dziele o naśladowaniu Chrystusa. Jezus jest jednocześnie z tego świata i nie z tego świata. Tego nie rozumieli Żydzi oczekujący Mesjasza, ale tego nie rozumie także dzisiaj wielu ludzi. Jest jednym z nas, a jednocześnie jest kimś zupełnie nieznanym i innym od nas. Aby stać się prawdziwym uczniem Jezusa, trzeba to jakoś w sobie pogodzić, trzeba to przyjąć do wiadomości i zawsze o tym pamiętać. Co rusz bowiem Jezus zaskakuje nas swoją bliskością względem nas, że jest taki ludzki. Za chwilę zaskakuje swoją odmiennością, wręcz transcendencją, czyli że jest nie z tego świata. Trzeba nauczyć się w tym orientować, kiedy jest to, a kiedy tamto. A wszystko to wzięło się stąd, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem, jak zapisał święty Bazylii. Wszystko to ma służyć temu, abyśmy i my stali się nie z tego świata. Przyjście Jezusa w ukryciu do świątyni było także zobaczeniem, czy ludzie będą Go poszukiwać, bo doświadczyli dobroci, czy raczej myślą o Nim jak o oszuście, który sieje zamęt. Nam ciągle się wydaje, że jak ma się zmienić nasze życie, to stanie się to nagle z wielkim hukiem. Kiedy wyznajemy swoje grzechy, to czekamy na taką automatyczną poprawę. Kiedy oczekujemy na coś dobrego w naszym życiu, to jakbyśmy czekali na wielką, wyładowaną ciężarówkę z dobrem. Ciągle spodziewamy się wielkich rzeczy, dostojnych gości, głośnych wydarzeń. A tak ciężko nam pochylić się nad tym, co jest blisko. Jest małe i bardzo ciche. Nasze życie powinno mieć znamiona misji. Ta misja polega na jednym zadaniu. Realizować powołanie do życia z Bogiem. I ona wypełniana jest często w skrytości. Bo spotykamy na drodze ludzi, którzy nie chcą rozmawiać o wierze. A i takich, którzy w ogóle nie chcą słyszeć o Bogu. Misja wyznaczona Jezusowi przez Ojca jest bardzo trudna, bo kończy się krzyżem. Tym samym widzimy, że bez zawierzenia Bogu, które jest sprawą priorytetową, nasze życie będzie wyglądać jak kroczenie po takiej lodowej pokrywie. Przed każdym krokiem będziemy nasłuchiwać, czy lód się nie załamie. Bóg może wszystko dla nas uczynić. Może przeprowadzić nas bezpiecznie, nawet przez najciemniejsze zakamarki. Nawet po tej kruchej tafli. Boża obecność i przesłanie domaga się jednak naszej odpowiedzi. Skłania mnie do nawrócenia. Prośmy więc o siły, byśmy dzień po dniu mogli w sposób spójny z naszą wiarą działać jako Boży synowie i córki.